Trochę ponad rok po wypuszczeniu Xperia Z na rynku pojawiła się jego trzecia odsłona, czyli Xperia Z2, która stanowiła poprawkę błędów i dopracowanie niektórych funkcji poprzednich modeli. Jak jest naprawdę? Przekonacie się w tej recenzji. Zaczynając od wyglądu, mamy tutaj bardzo podobną konstrukcję do innych flagowych modeli od Sony. Z obu stron urządzenia zostało pokryte taflą szkła i otoczone metalową ramką. Po prawej stronie umieszczono przycisk włączania aparatu oraz regulacji głośności, przy czym ten ostatni jest bardzo mały i niewygodny w użyciu. Po obu stronach mamy zaślepki na kartę SIM, gniazdo ładowania i karty pamięci, dzięki czemu urządzenie jest wodoodporne i posiada certyfikaty IP55 oraz IP58. Z tyłu umieszczono aparat o rozdzielczości 20 megapikseli oraz lampę błyskową, a pod przednią taflą szkła ujrzymy ekran Full HD o przekątnej 5,2 cala, przednią kamerę oraz dwa głośniki stereo. Na tym się kończy, ponieważ nie mamy tutaj żadnych fizycznych przycisków, wszystkie pojawiają się wirtualnie. Telefon jest spory i tylko dzięki ściętym krawędziom trzyma się go jako tako. Producentowi udało się zmniejszyć ramkę, więc z przodu praktycznie całą powierzchnię zajmuje ekran, którego nie da się klasycznie obsłużyć jedną ręką. Urządzenie jest po prostu bardzo duże i nie miałem wrażenia, że mogę je pewnie złapać ze względu na płaski tył telefonu oraz jego rozmiary. Plusem są na pewno świetne materiały, wygląd oraz mała waga Xperii. Telefon działa w oparciu o procesor quad-core o taktowaniu 2,3 GHz oraz posiada Androida 4.4.2 z nakładką od Sony. System działa płynnie, jednak czasami telefon potrafił się przegrzewać, wtedy lekko spowalniał. Co dziwne, działo się to podczas najprostszych gier, które nie miały wymagającej grafiki 3D, więc problem może leżeć gdzieś w hardwareze, który z drugiej strony jest na tyle mocny, że powinien wszystko pociągnąć. Jeżeli chodzi o wygląd, to tutaj znajdziemy kilka poprawek kosmetycznych w stosunku do poprzedników, a całość naprawdę dobrze komponuje się z urządzeniem. Ikonki i napisy są czytelne, a dodatkowo Sony oddaje nam do dyspozycji kilka tematów, które zawierają ruchome tapety wkomponowujące się w estetyczny system. Japoński producent dodatkowo dostarcza nam sporo swoich aplikacji, których nie jestem zwolennikiem. Weźmy na przykład takie zdjęcia. Kiedy chcemy otworzyć obraz, mamy do wyboru androidową galerię oraz tą od Sony. Niestety nie da się tych programów w żaden sposób ukryć i wyglądają one fajnie, ale nie każdemu mogą przypaść do gustu. W menu programów po lewej stronie mamy kilka dodatkowych ustawień. Możemy na przykład posegregować programy w kolejności alfabetycznej lub tego, który program używamy najczęściej. Ponadto w systemie znajdziemy aplikacje, które możemy wyświetlić na ekranie w trybie niepełnoekranowym, jak na przykład kalkulator czy stoper. Jest to zdecydowanie przydatna funkcja, kiedy będziemy musieli na przykład coś policzyć i pozwoli nam to na nieprzełączanie się między aplikacjami. Przechodząc do multimediów, zacznijmy od ekranu, który jest moim zdaniem największym plusem w stosunku do poprzednika posiadającego wyblakły wyświetlacz. Tutaj zastosowano matrycę typu IPS o przekątnej 5,2 cala o rozdzielczości 1920x1080, co daje około 430 pikseli na cal. Jest to bardzo dobry wynik i dzięki temu ekran wydaje się bardzo ostry i czytelny. Oprócz tego Sony zastosowało tutaj technologie, którymi zwykle lubi się chwalić, m.in. Triluminos Display i tutaj wszystkie kolory dzięki niemu są takie, jak być powinny od początku, są żywe i przepełnione barwami. Jeżeli chodzi o używanie telefonu w słońcu, to tutaj kolejny plus dla Sony. Przy maksymalnej jasności ekranu radzi sobie dobrze i nie miałem wrażenia, że cały czas odbijało się w nim słońce. Przeglądanie stron internetowych na tak dużym ekranie jest bardzo wygodne, tak samo jak inne czynności, oglądanie filmów i zdjęć, obsługa map czy odpisywanie na maile i SMS-y. Aparat o rozdzielczości 20 megapikseli i przysłonie 2.0 oferuje robienie zdjęć, które wyglądają fenomenalnie. Są jasne i ostre oraz zawierają dużo szczegółów. Jedynym minusem może być robienie zdjęć pod słońce. Wtedy wydają mi się one lekko prześwietlone i pozbawione kontrastu. Dodatkowo do dyspozycji mamy nagrywanie filmów o rozdzielczości 4K, co robi spore wrażenie, szczególnie kiedy będziemy oglądać te filmy na wyświetlaczu Z2. Dla mnie najważniejszym trybem jest Burst Mode, który pozwala na kręcenie filmów 720p przy 120 klatkach na sekundę. Inne tryby to chociażby panorama, szybkie nagrywanie vine'ów lub większe rozmycie tła podczas robienia zdjęć. Wszystkimi ustawieniami aparatu, takimi jak przysłona, balans bieli, zarządzamy z poziomu aparatu i jest to niezwykle proste. Telefon dodatkowo jest wodoodporny, co pozwoli nam na kręcenie filmów pod wodą, jednak nie będę opisywał tutaj dokładnie tej funkcji, bo zrobiłem to w poprzednim filmiku, do którego Was zapraszam i link jest tutaj.
Bateria telefonu trzyma naprawdę nieźle. Przy intensywnym użytkowaniu pod koniec dnia spokojnie miałem jeszcze trochę procent baterii. Telefon jest wydajny na tyle, żeby pociągnąć wszystkie wymagające gry, których nie jestem fanem, więc przestałem przy prostych grach logicznych i warto zwrócić tutaj uwagę na głośnik, który umieszczono z przodu. Oferuje dźwięk stereo, jednak brzmi on dosyć płasko. I nie wiem, czy jest to spowodowane konstrukcją, która zapewnia wodoodporność, jednak mogło być tutaj zdecydowanie lepiej. Podsumowując, Xperia Z2 to bardzo mocny konkurent innych flagowych telefonów o podobnych rozmiarach. Do mnie przemawia solidna konstrukcja, którą niestety wygodnie trzeba używać w dwóch dłoniach, ekran, aparat i nakładka od Sony. Japoński producent jest naprawdę blisko stworzenia telefonu prawie perfekcyjnego. Wystarczyłoby zwrócić uwagę na zredukowanie ilości zaślepek do jednej lub zera, gdyby opracowano złącze do ładowania, które jak jack mogłoby się znaleźć pod wodą, usunąć przegrzewanie i drobne rzeczy jak chowanie systemowych aplikacji. Sony idzie w dobrym kierunku i jestem ciekaw ich kolejnego modelu.